ośrodek sportowy Byczyna, gdzie rozgrywa swoje mecze Terminer Podębice, ale rozmowa z trenerem GLKS Sarnów Dalików, Krzysztof Woźniak, który także jest trenerem juniorów Terminer Podębice. Tak? Dokładnie, dokładnie. Witam Państwa. Może na początku zaczniemy może od tych juniorków. Jak to wygląda Twoja sytuacja, Krzysztof, właśnie tutaj w tym Nerze Podębice? Jaka grupa, jak to wygląda, jak to wszystko, przygotowania, jaki cel tej drużynki? Nerze Podębice prowadzę rocznik 2003-2004. Na chwilę obecną gramy w klasie okręgowej, junior młodszy, B2, tak dokładnie nazywa się ta grupa. No wiadomo, w juniorach jakiś cel to przede wszystkim dobra zabawa, uczenie tych chłopców podstaw piłki nożnej, może już nawet nie podstaw, ale tego piłkarskiego rzemiosła, gdzieś już blisko są pierwszej drużyny, bo dwóch z moich wychowanków już zaliczyło nawet debiut w pierwszej drużynie, więc to wszystko ma na celu właśnie, żeby to szło w tym kierunku. No tak, trener juniorów, oczywiście Terminer Podębice, nie omieszkam oczywiście zapytać, duże zmiany w Nerze Podębicach, oczywiście związane z tym, że budżet okrojony, dużo zawodników odeszło. Ty żeś pół roku wcześniej odszedł, z tego co pamiętam, do Sarnowa i tam zacząłeś grać. Zapytam się tak, bo to pewnie kibiców zaciekawi, co się stało, że takie szybkie, duże zmiany w Nerze powstały, a brakło, nie wiem, trenera Krzysztofa Woźniaka w Nerze, czy może zawodnika chociaż w Nerze? O to trzeba było już zapytać samych działaczy, no bo tak do końca, no ja nie wiem, dlaczego tak to wyszło. Także mówię, no to raczej działacze się powinni wypowiedzieć na ten temat. Rozumiem, że niewygodne pytanie dla Krzysztofa w tym momencie. Przejdźmy w takim razie do GLKS Sarnów Dalików. Tak jak mu wspomniałem, pół roku wcześniej, żeś tam poszedł grać, no bo zabrakło miejsca dla Ciebie w Nerze, z tego co rozumiem, chociaż tego oczywiście może nie powiesz. I z zawodnika stałeś się, z tego co wiem, już trenerem od tego właśnie tej rundy, z trenerem GLKS Sarnów Dalików, który zastępuje pana Damiana Dygamusa. Jak to się stało? No, propozycję prowadzenia drużyny dostałem na koniec właściwie już po rundzie, która, no co by nie było, nie była zbyt udana, bo zdobyliśmy w niej jedyne 8 punktów. Prezes Sarnowa zdecydował, że rozstaje się z trenerem Gamusem. Dostałem taką propozycję. No i kiedyś tam już wspominałem, że kiedyś przyjdzie ten moment, że będę chciał spróbować gdzieś swoich sił w trenerce seniorskiej. Nadarzyła się okazja, więc z niej skorzystałem. To zapytam się, jak to widzisz teraz, kontakt z tymi zawodnikami, z którymi na co dzień rozgrywałeś mecze w rundzie jesiennej, a teraz nagle będziesz miał się zderzyć jako trener, będzie jakiś wódz tej drużyny, więc jakoś poradzisz sobie z tym? No miałem takie obawy na początku, bo wiadomo, że na boisku jako koledzy to inaczej wygląda, teraz będę musiał dzielić to i boisko i trener, więc miałem lekkie obawy, ale jestem już po rozmowach na początku, zanim zaczęliśmy przygotowania, rozmawiałem z chłopakami, wręcz nawet jest tak, że jest prośba nawet z ich strony, żebym nadal gdzieś tam na boisku się pojawiał. Jeszcze w jakim wymiarze czasu, jak to będzie wyglądało dokładnie, nie wiem, ale myślę, że chłopaki bardzo dobrze to przyjęli i nie ma z tym problemów. A więc rozumiem, że kibice w Sarnowie i w Dalikowie mogą się spodziewać się grającego trenera? No tak jak mówię, no wszystko zależy od tego, jaka będzie sytuacja. Mówię, ja tam gdzieś na siłę nie będę próbował się pasowywać w tą drużynę jako zawodnik. Bardziej się skupię na trenerce, ale oczywiście jestem cały czas w treningu z nimi i kiedy będzie tylko potrzeba, bo wiadomo, że liga jest taka, jaka jest. Drużyna, wiadomo, różnie to bywa z absencjami na meczach, także może się okazać, że będę potrzebny, może się okazać, że nie będę potrzebny, więc na pewno gdzieś tam będę to jakoś sobie powoli rozpracowywał. Teraz może przejdziemy do tematu kadra. Jak ta kadra wygląda? Ktoś odszedł, ktoś przyszedł, coś się zmieniło? Prezes może, czy ktoś? Nie, prezes od wielu, wielu lat jest ten sam. Jak wszyscy dobrze wiedzą, wszyscy go znają, więc prezes tam się na pewno nie zmieni. Co do kadry też tam wielkich zmian nie ma. Były obawy, że może ktoś będzie szukał innego klubu, może jakichś większych wyzwań. Na ten moment rozstaliśmy się tylko z bramkarzem, ale wymieniliśmy go. Tu też od razu powiem o naszym nowym nabytku. Bramkarz Włókniarza Konstantynów Patryk Szul. I to jest taka mała zmiana i pozyskaliśmy tutaj też z Terminer Podębice Damiana Tomaszewskiego, który też powinien być dużym wzmocnieniem. Reszta chłopaków trenuje normalnie, oczywiście
są jakieś kontuzje, różnie tam będzie się to na ten moment. Sebastian Borowski nie będzie z nami mógł rozpocząć rundy, ale na pewno wróci do treningów i będzie z nami, więc kadra praktycznie jest nieruszona, małe korekty. Jak przebiegały przygotowania do rundy, oczywiście bardzo istotnej, ważnej wiosennej, ponieważ jesteście w takim miejscu, a nie innym, że trzeba walczyć o to utrzymanie, więc jak te sparingi, to przygotowanie? No i tu był największy problem, wiadomo, że nie ma takiej bazy treningowej tam w Dalikowie, takiej jak tutaj, więc te treningi, ale mimo to trenowaliśmy 3 razy w tygodniu, mieliśmy do dyspozycji salkę, mieliśmy dużo, pracowaliśmy w terenie, więc jakoś sobie tam radziliśmy, wiadomo, to nie jest jakiś komfort wielki, no ale jeżeli ktoś tam ma chęci, tak jak ja i tak jak chłopaki, no to nie ma z tym problemów, poradziliśmy sobie, myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani. Czegoś brakuje Ci tam w Dalikowie odnośnie, nie wiem, właśnie tej bazy, jak mówisz, no przede wszystkim, ale nie wiem, jakiegoś zawodnika, nie wiem, coś Ci brakuje do tego, żeby przygotowało godnie teraz walczyć mocno o to utrzymanie w tej okręgówce? No myślę, że nie, bo ja biorę tutaj pod uwagę to, w jakiej lidze gramy, jaka to jest drużyna, to nie jest drużyna, gdzie zawodnicy dostają jakieś wynagrodzenia, tam gra każdy dla swoich pasji, być może to są też w większości młodzi ludzie, to jest, ja też tam często im powtarzam, że może to będzie dopiero odskocznia do jakiejś większej piłki, więc oni sobie z tego zdają sprawę i myślę, że tam niczego tak pod tym kątem nie brakuje, no to co mamy obiecane, to co jest, to mamy, prezes, to co obieca, czy premie meczowe, czy jakiś zwrot kosztów dojazdu, wszystko jest, więc tam nie ma co narzekać. My musimy tylko patrzeć na siebie i najwyżej narzekać na swoje błędy, czy też dobre rzeczy. Pewnie zadam głupie pytanie, ale chyba trener bardzo mocno wierzy w to utrzymanie na Sarnowa. No, pewnie, że tak wierzę, bo gdybym nie wierzył, to bym tam nie przychodził. Zresztą, tak jak wcześniej wspominaliśmy, jestem też tam oczywiście zawodnikiem. Grałem też te 8 punktów, które zdobyliśmy na jesień, to też są gdzieś, powiedzmy w cudzysłowie, w moim udziale, bo przecież też tam występowałem, więc nie ma to co się oglądać. Ja mocno wierzę, chłopaki też wierzą. Runda rewanżowa jest przed nami, także czekamy. A kibice na pewno będą dopingowali bardzo mocno drużynie, bo wierzą w to, że się utrzymają Sarnów w tej okręgówce. Ale na to takie nasuwa się kolejne pytanie, bo wiadomo, że zawsze jakieś tam pogłoski, jakieś tam chodzą po różnych tam miejscowościach. Czy to tylko pół roku taka będzie walka o utrzymanie? Jeśli rzeczywiście, daj Boże, się utrzyma Sarnów, to czy to będzie coś na dłuższą metę ta współpraca z Sarnowem? No i tu znowu muszę się odnieść do prezesa i do działaczy. No wiadomo, że jeżeli ta runda będzie pomyślna, to na pewno będzie gdzieś temat tam podjęty, żeby może pracować dłużej, może współpracować, może szukać czegoś nowego. Wszystko pokaże ta runda. No miejmy nadzieję, że będzie udana, a wtedy spokojnie będziemy sobie mogli siadać, rozmawiać i zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. A więc Sarnów walczy o utrzymanie. Takie pytanie, nie tęskni za Podlipcami, tak żeby pograć Podlipce jeszcze? Może druga drużyna się powstanie? No, temat drugiej drużyny no, jest ciągle nieunikniony według mnie, bo ta drużyna jest ogólnie potrzebna. Tak jak tu wiele razy wspominałem, przejście z tych młodzieżowych drużyn do czwartej ligi jest praktycznie niemożliwe dla tych chłopaków, bo to jest zbyt duży przeskok. Oni potrzebują takiego grania gdzieś w niższej lidze i ta druga drużyna spełniałaby taką rolę. Na ten moment jej nie ma. Należy tylko żałować. Zabawimy się w takim razie jeszcze taką malutką zabawę, bo też to zadam na drugą stronę pytanie, a więc w meczu derbowym, jaki obstawia trener Dalikowa Sarnowa wynik? Derbowym? Derbowy jest tylko jedno w tej kilku. Czyli chodzi o Uniejów. Tak jest. No, my będziemy chcieli bardzo wygrać, bo już na jesieni wcale nie byliśmy gorszą drużyną, a mimo to schodziliśmy przegrani z tego meczu. A naprawdę wtedy nie zasługiwaliśmy na to, ja chciałem właśnie to teraz zmienić, bo naprawdę dużo takich spotkań było, gdzie naprawdę nie ustępowaliśmy rywalom, a schodziliśmy jako przegrani. Ja będę chciał tutaj chłopakom wpoić właśnie taką wolę walki, żeby te mecze, kiedy rzeczywiście gdzieś tam lepiej wyglądamy, żebyśmy po prostu wygrywali. Więc zabawmy się w ten wynik. Jaki to będzie? Nie powiem wyniku. Bawimy się. Na pewno będziemy chcieli wygrać i... No to strzelamy. Nie będę się bawił w strzelanie wyników, naprawdę. Trenera twojego przeciwników tak samo zapytam, więc też wymuszę na wyniku. Zobaczymy, to jest tylko zabawa. Ja od razu mówię, 1-1. 2-0 dla nas. Dziękuję, a powiedz mi jeszcze tylko na sam koniec, czego życzyć Krzyśkowi przed tą rundą? Spokojnej pracy i zdrowia dla chłopaków, zdrowia też dla mnie, a reszta jest w naszych głowach, w naszych nogach.
A więc kilka sam w daliku będzie walczył o utrzymanie. Krzysztof Woźniak, trener właśnie tej drużyny. Co, życzę powodzenia. Dziękuję. Dziękuję.